Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o kolejnej konstrukcji. Myślę, że będzie szybko. Pierwsza, druga i trzecia. W pierwszej konstrukcji, jeżeli powiemy: It's nice to spend some time with your friends, oznacza, że fajnie spędzić jakiś czas z Twoimi znajomymi. I teraz zaznaczyłem specjalnie tutaj na czerwono, ponieważ to są przymiotniki. Czyli to są te emocje, powiedzmy, czyli że coś jest fajne, jest głupie, jest interesujące i tak dalej. I teraz, jeżeli zrobimy to, czyli it's nice to spend some time with your friends, to to oznacza, że to zdanie jest bardzo bezosobowe, bo nie możemy tutaj powiedzieć nic o ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. Czyli mamy, mamy swego rodzaju bezosobowość. Następne zdanie już jest nieco bardziej osobowe. Bo tutaj już mamy you, czyli it's nice for you to spend some time, czyli fajnie dla ciebie, czyli jest to korzystne dla ciebie, żeby spędzić jakiś tam czas, oczywiście with your friends, możemy sobie dodać, natomiast tu już mamy pewno, pewnego rodzaju osobowość. Więc mamy ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. Te dwa filinki już zostały omówione przeze mnie w odcinku 30 i 93, Myślę, że z łatwością jesteście w stanie sobie je znaleźć, ponieważ są ponumerowane. Natomiast dzisiaj będziemy mieli tę trzecią konstrukcję, czyli skupimy się na tym. I teraz zwróćcie uwagę, że one są bardzo, bardzo podobne do siebie, bo tutaj mamy for, tutaj mamy to, czyli fajnie, aby spędzić, a tutaj mamy it's nice for you, czyli dla ciebie. Natomiast tym razem będziemy mówić o of you. I to oznacza, że bardzo miło z twojej strony. Czyli. Przymiotniki oczywiście możemy sobie tutaj ustawiać, później of, no i później te osoby, czyli analogicznie tutaj również jest to bardzo fajny sposób na to, żeby poćwiczyć sobie zaimki, czyli it's nice of, of you, of her, of him, of um, us, of you i of them. Więc znowu fajny sposób, bez gramatyki jesteśmy w stanie sobie powtórzyć zaimki, no, chyba że ktoś tu jest pierwszy raz, no to już będzie wiedział, co ma robić. I to jest właściwie tyle, bo konstrukcja jest bardzo prosta. No i znowu mamy coś bez gramatyki. Czy jeszcze jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Myślę, że tak, i jest to widoczne tutaj. Czyli tutaj pan mówi: I think it's of great value, czyli oznacza, że myślę, że ma to dużą wartość. Czyli to jest ta sama konstrukcja, natomiast mówimy: It's of great value. It's, um, nie ma po prostu przymiotnika, bo tam mieliśmy it's nice of you, a tutaj po prostu nie ma y, przymiotnika, dlatego brakuje nam tu nice, great itd. Tak e, zatem po prostu y, też jest to forma bezosobowa i oczywiście mówimy tutaj o rzeczowniku, czyli nie będziemy mówić o osobie. Posłuchajmy. So I think it's of great value. I tutaj oczywiście zachęcam do tego, że zobaczcie, jaki, w jaki sposób on mówi. To nie są jakieś tam super płynne zdania, natomiast on po prostu zbiera myśli, dlatego but it's a, uh, it's in her voice i zaczyna tutaj kombinować, więc to jest bardzo naturalne i do tego też trzeba się przyzwyczajać. Czyli znowu analogia, jeżeli tam mieliśmy it's of great value, to tutaj będzie she, Czyli jak mamy It is of great value, to mamy She is of, i tutaj mamy The Like, tutaj sobie kombinuję gościu, ale mamy Acji, czyli taki, taki artystyczny, ale taki trochę podobny, pozujący, czyli Aci group, jakieś tam, jakąś mówi o jakiejś grupie. Czyli ona jest jakby taką grupą, można powiedzieć, bo tam mieliśmy It's of great value, czyli po prostu ma to wielką wartość, a ona tutaj jest jakby swego rodzaju taką pretensjonalną grupą, coś takiego, tak moglibyśmy to przetłumaczyć. No i tutaj kolejny przykład, czyli she is of Mother Earth, and she is of her, czyli nowe tutaj za pomocą zaimka. No bo zaimek to też jest rzeczownik. Because she is of Mother Earth, and she is of her. No, a tutaj ten standardowy przykład, czyli it was really nice of them to let me do that. Czyli było bardzo miło z ich strony, czyli ich them uh, to let me do that, uh, czyli aby pozwolić mi to zrobić. Czyli łączymy sobie to za pomocą to. A gdyby ktoś chciał znowu poćwiczyć sobie te konstrukcje, to zapraszamy na Discorda. Mamy tu już 116 osób, więc tutaj będę zamieszczać to ćwiczenie. Natomiast te, te dwa, o których. Ktoś tam może jeszcze nie słyszał, one znajdują się tutaj w pierwszym, tym folderze, można powiedzieć, i w trzecim. Więc tutaj są ćwiczenia na to, można machać. Dzisiaj bardzo, bardzo krótko, mam nadzieję, że się nie zanudziliście. No i co, zapraszam do kolejnego filmiku. Jeżeli takie treści Wam odpowiadają, można kliknąć lajka czy tam subskrypcję, jak uważacie. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!